Bój o powiat pilski toczył się do ostatniej chwili. Koalicyjne Porozumienie Samorządowe i PiS szły niemal porówno z opozycyjną Koalicją Obywatelską i Trzecią Drogą. Jeżeli przegram publicznie, to znowu wygram prywatnie, więc świat się nie kończy. Z tego co wiem, jestem radnym, więc pole do działania na pewno będzie. Zobaczymy, życzę ewentualnym moim następcom, gdyby faktycznie tak było, tego, żeby przynajmniej powtórzyli to, co my zrobiliśmy. Na ostateczne wyniki niecierpliwie czekał także dotychczasowy koalicjant Porozumienia Samorządowego w powiecie, czyli Prawo i Sprawiedliwość. W powiecie obroniliśmy te mandaty, które mieliśmy w okręgach w mieście Pile. Czekamy na rezultaty z okręgów z gmin powiatu pilskiego. To gmina Kaczory zdecydowała o rozstrzygnięciu tej niewiadomej, bo to stąd najpóźniej spłynęły wyborcze wyniki. Około 14:00 wszystko stało się już jasne. Najwięcej radnych do Rady Powiatu prowadzi Koalicja Obywatelska, zdobywając 11 mandatów. Partnerami naszymi do rozmów w oczywisty sposób są ci partnerzy, z którymi już współpracujemy na poziomie parlamentarnym. Po 15 października udało nam się zawrzeć koalicję z Trzecią Drogą. I podobnie może być także na naszym lokalnym Poletku. Potencjalna koalicja z Trzecią Drogą dałaby większość potrzebną do rządzenia. No powiat jest bardzo ważny tutaj dla nas wszystkich, także zobaczymy jak te wyniki schodzą. Wiem, że dwa mandaty pewne już mamy na chwilę obecną. Jak to będzie do końca dnia, to wtedy zobaczymy. Wiadomo już, że Trzecia Droga zdobyła w powiecie swoje 3 pierwsze mandaty. Razem Koalicja Obywatelska oraz Trzecia Droga mają więc 14 mandatów na 25 radnych wchodzących w skład Rady Powiatu Pilskiego.